kryształowa noc albo noc pękającego szkła była falą antyżydowskiego pogromu roku 1993 od 9 do 10 października. Miało to miejsce w Niemczech, w Austrii i w Czechosłowacji, okupowanej wówczas przez wojska niemieckie. Kryształowa noc zawdzięcza swoje imię kawałkami pękającego szkła, okien synagog, domów i sklepów, których właścicielami byli Żydzi. Przez Niemców było to początkiem wielkiego pogromu. Tylko tyle i aż tyle udało się dzisiaj zrobić na pamiątkę wydarzenia, które się wydarzy dzisiaj wieczorem w nocy z 9 na 10 listopada w tym miejscu. Banda oszołomionych propagandą faszystów, fanatyków i młodych prawdopodobnie chłopaków, którzy nie za bardzo rozumieją rzeczywistość, podłożyła ogień pod synagogę, która tutaj stała, a była ufundowana przez przodków człowieka, który mieszkał w tej willi. Staram sobie uzmysłowić, jaki to musiał być dla niego widok, kiedy to w 1938 roku, kiedy on wiedział, co się dzieje, jako przedsiębiorca potężny o zasięgu światowym, produkujący w Prudniku tekstylia różnego rodzaju, wiedział, co się dzieje, miał pełną tego świadomość. Jaka musiała być jego reakcja, kiedy wyjrzawszy przez okno, zobaczył w tym miejscu palącą się synagogę, która po prostu została podpalona przez ludzi i prawdopodobnie przyjechała straż pożarna tutaj i jej nie gasili. Przechodzili ludzie obojętnie i nie zwracali na to uwagi. Bo się bali. My już się nie boimy teraz. Wie pani, co tu stało wcześniej? Synagoga właśnie tu stała. I w 30. dzisiaj, w tą noc, dzisiaj dokładnie, tak, to się stało. 85 tak? lat temu. O kurczę. I ja nie znam tej historii, bo mi nikt nie powiedział, jak ta historia wygląda. Tak? W szkole nie uczyli mnie. Moją babcię przywieźli z Kresów, Niemców wypędzili. My nie mamy, wie pani, żadnego połączenia z tą ziemią. I wydaje mi się, że musi przyjść czas taki, żeby sobie zacząć zadawać pytania. Tak. Co było też w tym budynku tutaj, kiedy wyrywali paznokcie ludziom na przesłuchaniu. Były ciężkie czasy tutaj w Prudniku, ale to wszędzie były. Byli Żydzi, proszę pana, to było wszędzie. Ale to nie tylko Żydzi, no, to ja jest wiem, to, to ale, Niemcy. Ale była to głównie w tym czasie nagonka na... Tak, tylko wie pani, że tutaj Niemcy mieszkali, bo to był, tak, to tak, był Neustadt. To były tereny, więc proszę sobie wyobrazić, że tam mieszkał człowiek, który, u którego pracował co czwarty mieszkaniec. Frankel i Pinkus, tutaj mieszkał Frankel, oni mieli fabrykę Frotex, wcześniejszą, tekstylnie fabrykę. Wie pani, o co chodzi? Całe miasto nimi żyło. Dzięki nim to miasto tak, żyło. Tak, tak. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się działo, jak ten człowiek był z okna, widział, że podpalił synagogę. Tak. Wie pani, że musiała przyjechać straż pożarna, która nie gasiła, tylko musiała pilnować, tylko żeby nic się dookoła nie zapaliło. Tak w Opolu było. Wyobraź sobie pani teraz taki czas, kiedy teraz PiS, PO się ludzie żrą między sobą, jedni napuszczeni na drugich, ja tak. prowadzę interes, ktoś tak, mi teraz proszę, pospala tak, mój proszę. Biznes, ja stoję i nie mogę nic zrobić. Tak. I dlatego właśnie to akcja jest. Tu jest taki napis, nie reagujesz, jesteś tak, współwinny. Tak. I to jest taka akcja, żebyśmy pamiętali po prostu. Mogę panią nagrać do tego, czy nie za bardzo? Pani Krystyna. To do tak. telewizji INTV będzie leciało lokalnie. Pani Krystyno, dziękuję za wysłuchanie. Co pani na ten temat sądzi generalnie? To znaczy, wie pan co, ja mieszkam w Głuchołazach od roku. W Głuchołazach pani jest, no. W ogóle mieszkałam w Katowicach. A, tu dużo ludzi jest napływowych. No. Wie pani, ja rozmawiałam z burmistrzem niedawno. Śląsk ma to tak, do siebie, tak. że tutaj zawsze zwozili ludzi do pracy. Tak. Teraz tak, się to zmieniło, bo pracy tak. nie ma, ale ludzie tu przyjeżdżają dla spokoju być może. Przyjeżdżają, proszę pana, bo jest to piękne Pani miejsce. Krystyna z Katowic, ja kocham Katowice w ogóle, muszę pani powiedzieć. Słucham? Z Katowic pani przyjęła.
Tak. Ja kocham Katowice. No. Dziwna sprawa, ale uwielbiam Katowice. Ten rozwija się niesamowicie to miasto. Tak, Katowice teraz znowu rozkwitają, bo był taki czas był stagnacji, taki, no. prawda? Mam nadzieję, że Prudnik zacznie rozkwitać. No ja myślę, bo w ogóle jestem zakochana w tych okolicach, szczerze mówiąc. Bardzo miło. A dzisiaj sobie zrobiłam wycieczkę do Prudnika, bo mówię, taka piękna pogoda. Mm. Więc chodzę tak tymi uliczkami, tymi różnymi zakamarkami. Ja jestem tak zauroczona. Wie pani co, polecam Muzeum Prudnickie odwiedzić. Tak. Tak. Żeby zawsze gdzieś, ja lubię Izrael, lubię do Izraela, dlatego się tak zakochałam w kulturze żydowskiej. Tak. Nie boję się tego słowa. Oczywiście. Jestem człowiekiem z narodów, nie szukam korzeni, bo Bóg mnie ustawił po prostu Grekiem, no i to tu dużo mówić. Muszę pan powiedzieć, że moja córka jest dziennikarką, właśnie wydała książkę. A ptaki krzyczą nieustannie w tej chwili. O, to zachęcamy do... jest właśnie o Auschwitz i o Niemców. Widzi pani? Że, tak. Nie ma przypadków po prostu. I pani tutaj my rozmawiamy. No nie ma przypadków. To niesamowita rzecz. Bo zazwyczaj tak się, że gdzieś się coś przyciąga. No. No i w związku z czym, jeśli chodzi o sprawy żydowskie i tutejsze, bo mieszka w Pokrzywnej w tej chwili, też jest zakochana w tym regionie. I muszę panu powiedzieć, że... ta dziedzina jest jej słabą stroną. Uwielbia jeździć, penetruje w Niemczech, gdziekolwiek i tak dalej, no i pisze. Pisze cały czas. Teraz w Izraelu też się dzieją różne ciężkie rzeczy, także tak. Nie chcę robić manifestacji flagi oczywiście. Dawida w nigdzie wieszać, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o historię, która się wydarzyła dzisiaj w nocy. Proszę zobaczyć, to się stanie dzisiaj w nocy. O dobrze, no zaraz będę do niej dzwoniła. No, bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Panu. I do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Piękny wywiad pani udzieliła, a ja jeszcze tutaj wrócę, bo będziemy odpalać te lampiony. Przypominam, że jest miejsce monitorowane, więc tyle z mojej strony na dzisiaj. Trochę się napracowałem, ale nie dużo. Widzicie, że dużo nie trzeba. Es gerechli imesh tochech. Instalacja zostanie zdemontowana w dniu jutrzejszym w okolicach wieczora, więc zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia tego i refleksji nad tym, co się działo i czego mamy nadzieję więcej nie dożyć.